Na program zaprasza Kapital 24 TV. Serwis internetowy tylko dla profesjonalistów. Ten rok to wielki sukces. To wielki sukces. To, co się nie udało zrobić w roku 2012, a właściwie inaczej powiedział, jak niewiele udało się zrobić, zostało przeniesione na 2013 rok. Przypomnę, w 2012 roku jesteśmy jednym z podstawowych twórców sieci szerokopasmowej, o czym była na przykład mowa dzisiaj na konferencji w województwie lubuskim, gdzie niewiele osób wie, że zostało już stworzone ponad 300 km tej sieci i skończymy ją do czerwca przyszłego roku. To wielki sukces, ale sukcesem tego roku naprawdę warto się pochwalić. Wygraliśmy przetarg, o czym donosił już marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Wygraliśmy olbrzymi przetarg na szerokopasmową sieć województwa warmińsko-mazurskiego. Właśnie to jest 2240 km sieci szerokopasmowej, którą jako lider konsorcjum będziemy wytwarzali w następnych 2 latach. To wartość kontraktu, przypomnę, na poziomie ponad 300 milionów złotych brutto. Jesteśmy tam w konsorcjum z grupą Orange, reprezentowaną spółką TP Teltech. Jesteśmy tam w konsorcjum z Alcatel-Lucent i Hawe. Hawe jest właścicielem spółki założonej specjalnie na potrzeby przedsięwzięcia Polski Wschodniej. Tą spółką będziemy startowali w kolejnych 2 przetargach organizowanych w najbliższym czasie, czyli województwo lubelskie i województwo podkarpackie. Prawdopodobnie również tą spółką bądź podobną pójdziemy do przetargów, kolejnego wielkiego przetargu województwa mazowieckiego, to się bodajże nazywa Internet dla Mazowsza. O telefonii jako takiej zapominać nie należy. Dzisiaj przesiadamy się w pewnym sensie, mówiąc trywialnie, z takiego tradycyjnego podziału. Dzisiaj bardziej hitem sezonu jest voice over IP, są wszystkie usługi związane z dostępem do szerokopasmowego internetu. Przypomnę, że agenda cyfrowa opowiada o tym i zmusza państwa członkowskie Unii Europejskiej do tego, żeby doprowadzić do takiego stanu, w którym każdy z obywateli Unii Europejskiej będzie mógł korzystać z benefitów szerokopasmowego internetu na bardzo wysokim poziomie przepływności 20-30 megabitów na sekundę do konkretnego roku. Dlatego nie mówimy już dzisiaj o tradycyjnym podejściu do rzeczywistości, o tylko telefonii czy tylko internecie. To jest wszystko w jednym. Liczy się po prostu dostęp do danych. Testy są prowadzone na całym świecie. My idziemy, przeskakujemy kilka etapów. Polska przez to, że nie posiada tak dużo infrastruktury, może poszczycić się, jak już ta infrastruktura powstaje, czego bardzo dobrym przykładem jest infrastruktura Hawe, może się poszczycić takim w cudzysłowie Mercedesem, czyli tym high-endowym rozwiązaniem. My dysponujemy rurociągami telekomunikacyjnymi, które praktycznie nie posiadają limitu. Liczy się tylko kabel, który w nich się znajduje i urządzenia, które na tej infrastrukturze stoją. Będziemy tak jak czeki i karty kredytowe. Praktycznie w Polsce czeków nie było. Od razu pojawił się plastikowy pieniądz. Tak będzie również w telekomunikacji, że te przepływności, o których Pan mówi, te testy, które są prowadzone, to jest wszystko z korzyścią dla klienta ostatecznego, który będzie miał do czynienia z produktami dzisiaj zupełnie nieobecnymi na polskim rynku produktów internetowych. To będą połączenia typu 1 giga w 2 strony, uploading i downloading o symetrycznej konstrukcji. To są produkty, to jest przyszłość. To są z jednej strony technologia LTE, czyli mobilny dostęp do internetu. On też gdzieś musi na końcu wejść pod tak zwaną ziemię, czyli my jako użytkownicy mobilnego internetu komunikujemy się ze stacją bazową, następnie ta stacja to wszystko zbiera, wpycha to pod ziemię właśnie w światłowody, które my budujemy czy my dostarczamy i następnie transferujemy ten sygnał do konkretnego odbiorcy. Plus technologia FTTH, czyli budowa światłowodów do domu,
i też w obrębie domowego jak gdyby serwera jesteśmy w stanie komunikować się ze światem zewnętrznym właśnie na tak olbrzymich prędkościach i możemy korzystać z benefitów, nie wiem, VOD, na który nie czekamy, nie streamujemy, kilkanaście sekund i wielogigowe filmy czy produkty internetowe, bo to nie tylko firmy, na przykład online gaming jest doskonałym przykładem tego, będą dla nas dostępne. Wszyscy mówią o technologii 4G na przykład, tak? Albo o 4D, przepraszam, tak? Czyli to nie HD 3D, a tu będzie HD 4D, czyli zupełnie high-endowe rozwiązanie, gdzie film waży kilkaset giga. Jakość fantastyczna, możliwa tylko na światłowodach.